Cześć, cześć, witam wszystkich. No dobra, moi mili. Zaczniemy sobie od standardowego pytania, czy dźwięk jest w porządku. Jeżeli będzie niewyraźny albo będzie zbyt cicho, dajcie znać. Okej, może teraz będzie trochę lepiej. Dzisiaj dosyć krótko. Poruszę tylko dwie kwestie tak naprawdę, które chciałem Wam opowiedzieć na podstawie ostatnich jakichś tam wydarzeń. Natomiast jak macie jakieś pytania albo coś ciekawego chcielibyście powiedzieć, to albo poruszyć jakiś temat, no to dawajcie na czata, zobaczymy. Postaram się albo na początku, albo na końcu, w trakcie odpowiedzieć na te pytania. Dzisiaj poruszę sobie krótki temat, mianowicie podążanie za trendem i w sumie zabawnej sytuacji, która ostatnio gdzieś tam ma miejsce. To znaczy zauważyłem, że jest pewna trendowość, jeżeli chodzi o sposoby rozmowy i sposoby przedstawiania informacji przez influencerów, przez youtuberów, przez osoby, które się uważają za specjalistów. I taka sezonowość wynika z tak naprawdę braku pomysłu na swój własny system, czy na swój własny sposób rozumowania rynku. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jak pamiętacie, jeżeli są jakieś momenty, które mają swój początek, niezależnie od kogo tak naprawdę, przykład sposobu rozwijania, inwestowania metodą DCA na krypto, która nie jest niczym nowym, no umówmy się. Natomiast od kilku miesięcy jest bardzo szumnie nazywana właśnie tą metodą DCA. I jak kiedyś ktoś, tak zwany influencer, o tym nie mówił, ponieważ wydawało mu się, że ma swój jakiś lepszy sposób, tak w momencie takiej bezradności i braku pomysłu zaczyna szukać kogoś innego. I teraz w sytuacjach, kiedy mamy to przedstawione w formie takiej, że chciałem Wam coś pokazać, ostatnio dowiedziałem się o pewnej metodzie i jest wszystko w porządku. Natomiast w momentach, kiedy taka osoba jakby dorwała się do takiego czy innego sposobu, na przykład inwestowania czy handlowania, to powstaje taki fajny, znaczy fajny, taki śmieszny kontekst, że to jest coś, co robię od wielu, wielu miesięcy bądź lat, to mi działa i teraz jako specjalista z tej dziedziny Wam przekażę. To nie jest, że tydzień temu czy dwa tygodnie temu ktoś kompletnie nie wiedział, co to jest, tylko zostało to gdzieś podpatrzone i potem zaczyna się to rozlewać przez kolejne osoby, jedna widziała od drugiej i nagle zaczynają się pojawiać na przykład filmiki, słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj na nagraniu, na specjalnym webinarze za darmo super metodę DCA inwestowania w krypto. I to mniej więcej tak wygląda. Tak jest ze wszystkim. Jeżeli się okaże, że na przykład ktoś, może nie pamiętacie tego momentu, ale nie było jeszcze rynku lewarowanego na krypto, no to ciężko było grać w pewnych momentach, czyli mówimy o jakichś tam bessach. Jeżeli ktoś był przed 2016 roku, 2014 na przykład, to wie, o czym mówię. Natomiast problem polegał na tym, że w momencie, kiedy wprowadzili na przykład te lewarowane rynki, nagle z osób, które przestały zarabiać, które się uważały za guru, specjalistów i nie wiem, jak to inaczej nazwać, osoby, które po prostu są pro, oczywiście wedle własnej tylko opinii, samozwańcze guru tak zwane, to jest najlepsze, bo to nie ludzie określają osobę jako specjalista, tylko on sam siebie określa jako specjalista. To nagle zaczęły się pojawiać filmiki w stylu zarabiam na bessie, pokażę Ci, jak zarabiam na spadkach.
pokażę Ci, jak można zarabiać, kiedy rynek idzie w dół. Czyli no, rozumiecie, o co chodzi. Jest to taka próba zakłamania rzeczywistości na swoją stronę, pokazująca, że znaczy próbująca zbudować taką narrację, że ktoś to robi od wielu lat i naprawdę się na tym zna. Bardzo Was przestrzegam przed oglądaniem jakichkolwiek osób, które przedstawiają treści w internecie, zwłaszcza na YouTubie, zwłaszcza na Instagramie, zwłaszcza na, nie wiem, TikToku, na jakie to są jeszcze te śmieszne komunikatory takie z tymi Telegramie, na Discordzie, na Slacku, rozumiecie, na wszystkich takich mediach związanych tak naprawdę z niektórymi rzeczami, na Twitterze, ponieważ no życie weryfikuje później, że taka osoba wcale nie jest tą, za kogo się podaje, tak? Czyli omawia to z taką pewnością i z takim zaangażowaniem, że ludzie, którzy słuchają tej osoby, uważają, że no tak, no ta osoba wie co mówi, no jest to fajnie przekazane, rewelacja, tylko jakby się na przykład cofnęły, nie wiem, rok wstecz, to by się okazało, że ktoś już to powiedział w takiej formie. I ta osoba też wtedy uważała, że jest jakby pierwsza, że pierwsza pokazuje pewną metodę, pewien sposób rozgrywania, pewien sposób handlowania itd., itd. To są takie pułapki, na które trzeba uważać. Ja nie sądzę, żeby trzeba było z tym walczyć, bo jeżeli to są dobre nawyki, no to oczywiście lepiej jest to szerzyć. Natomiast no, bardzo jestem daleki od tego, żeby mówić, że ktoś ma własny system, który wynalazł, ponieważ umówmy się, przez te kilkadziesiąt lat było już bardzo dużo osób, które wymyślały coś nowego. Więc właściwie to wszystko już jest. Oprócz jakiegoś uczenia się AI, oprócz algorytmów, oprócz sztucznej inteligencji i nowości, które są faktycznie nowościami, to wszystko już było. Tylko że większość osób nie potrafi poskładać do kupy, tak jak klocki Lego, żeby uzyskać pewien efekt, tylko nakłada na siebie jeden na drugim i udaje, że to właśnie tak miało wyglądać. Chociaż, mówiąc kolokwialnie, nic nie jest w stanie pokazać. Nie chciałbym, żebyście zrozumieli mnie źle, że najeżdżam na osoby, które fizycznie coś robią i coś pokazują, bo to nie o to chodzi, tylko takie osoby, które uważają się za najlepsze na świecie i jedyne słuszne, które warto oglądać. I im na tym po prostu zależy. Miałem ostatnio taką sytuację kilka dni temu, gdzie ktoś powiedział, że można hejtować albo można przypierdzielać się, jak to nazwał, do jakichś osób, bo odwala woda sodowa w głowie. I teraz zrozumcie pewną rzecz. Jeżeli człowiek idzie pewien proces, zaczyna od analizy technicznej, zaczyna od grup sygnałowych, uczy się mniej więcej tak jak 99% społeczeństwa, które tutaj miało styczność z rynkiem. I po czasie ta bańka mydlana, czy ta fata morgana, która jest przez nich tłoczona do łba, pęka i widzisz coś z drugiej strony, to co robisz? Zmieniasz zdanie, tak? Przyznajesz się do błędu, uderasz się w pierś, mówisz, me culpa stary, faktycznie miałeś rację, to jest po prostu shit. Przestajesz słuchać pewnych osób, przestajesz patrzeć na pewne rzeczy, próbujesz myśleć samodzielnie. I teraz albo masz skutek dodatni, albo ujemny i to jest tyle. I albo znajdziesz swój sposób, który daje Ci przewagę na rynku, w jakikolwiek sposób, czy jest to inwestowanie, czy handel, i się tego trzymasz i nie masz potrzeby fizycznie, żeby to zmieniać do momentu, aż przestanie to działać, coś się zmieni na rynku, co spowoduje, że jednak to nie będzie szło tak jak do tej pory. I po prostu szukasz czegoś nowego, ale tylko wtedy. Nie ma sensu próbować udoskonalać jakby rzeczy, które są proste w działaniu i nie wymagają jakichś dodatkowych rzeczy, tylko po to, żeby próbować jakby dopracować coś, co nigdy nie będzie działało tak samo. Przykładowo, mamy system, który się opiera na przykład na wskaźnikach technicznych, niech to będzie RSI, kupuje jak jesteśmy na dole, sprzedaje jak jest na górze, tak? Czyli buy, sell. W pewnym momencie wypadniemy z jakiejś konsolidacji, wpadniemy w jakiś długi trend i się okaże, że te kupno-sprzedaż na tych miejscach jest już stratne, tak? Przepraszam Was bardzo. I co wtedy robi taki Kowalski?
oczywiście przykładowy Kowalski. No szuka czegoś nowego, mówi, dobra, to nie działa, idę gdzie indziej. Ty stary, już nie masz racji, teraz znalazłem gościa, który mi pokazuje Fibonacciego i on ma rację, bo u niego się odbija, nie? Bo bierzemy sobie mierzenia, wrzucamy sobie to wszystko na jakieś tam proste zagrania. No i się okazuje, że trafiamy w rynek, który przez miesiąc jest rynkiem konsolidacyjnym, odbija się cały czas mniej więcej na tym samym poziomie, tam 0,5-0,06. I ktoś w tym momencie wam mówi, że no, stary, patrz, to działa. I człowiek nabiera przekonanie, że faktycznie może to sama mieć rację, no bo skoro mówi to z takim przekonaniem i mówi, że to jest jego autorska metoda, którą ostatnio wynalazł, czyli podziałka Fibonacciego, to człowiek nagle zaczyna się zastanawiać, czy to faktycznie nie jest specjalista od Fibo, nie? Rozgrywasz 2, 3, 4 trady i się okazuje, że wchodzi. Mówisz, no stary, jesteś pro. Faktycznie jest tak, jak mówisz. W momencie, kiedy zaczynamy tracić, ta osoba zaczyna to usprawiedliwiać, no taki mam rynek, taki mam klimat, nagle przestało działać, no sorry, nie wyszło, weszło, nie wyszło. Nigdy nie widzicie ciągłości transakcyjnej z danej metody. I to jest największa bolączka tych wszystkich osób. Nie mam problemu z tym, żeby ktoś pokazywał, jak zarabia, bo to jest spoko. Tylko mam problem z tym, że pokazuje się to w sezonowości, powiedzmy takiej tygodniowej, dwutygodniowej i ktoś albo prowadzi statystyki w Excelu, wpisując sobie chuj wie co, albo prowadzi statystyki w takich zdjęciach, wiecie, jak są zrzuty na przykład transakcji. Nie ma tej ciągłości transakcyjnej, coś co jest podstawą, żeby komuś uwierzyć, że on długoterminowo jest w stanie zarobić. Ja wam mogę pokazać 30 różnych sposobów rozgrywania, które będą działały tylko w określonych sytuacjach, jeżeli rynek się ułoży. Czyli na rynku konsolidacyjnym jakąkolwiek metodę gridową mi wrzucimy, która jest metodą wysokiego ryzyka, to ona będzie zarabiać. Ona będzie zarabiać bardzo dużo. A weźmy wtedy metodę trendową, która będzie polegała na podążaniu za trendem, to się okaże, że ona traci, ponieważ łapiemy dużo stop lossów. I to jest największy problem, że osoba, która uda mu się albo ma taką chwilę, gdzie faktycznie coś mu się sprawdza, uważa, że no skoro teraz mi się sprawdza, to za miesiąc będzie mi się sprawdzać, za rok będzie mi się sprawdzać, to się po prostu musi sprawdzać. Tylko finalnie po kilku miesiącach wychodzi na to, że albo ta osoba kręci się wokół zera, albo z powodu głowy i braku konsekwencji, jeżeli chodzi o zarządzanie kapitałem, zarządzanie pozycją, traci, co jest według mnie najważniejszą rzeczą, czyli zarządzanie pozycją, aby nie przesadzać z wielkością lota, aby ją dopasować do wielkości konta, aby nie powodować tak, że strata jest większa od zysku, aby nie przetrzymywać strat, tylko przetrzymywać zyski. No jest wiele rzeczy, które po prostu najpierw muszą się stać, zanim w ogóle ktoś popatrzy na wykres, który jest pochodną ceny, która się już wydarzyła, tak to już było, to generalnie co z tego, że ta cena kiedyś tam poszła do góry? To nie znaczy, że teraz też pójdzie. Więc jak dopiero to ogarniemy, to możemy się przerzucić na szukanie czegoś, co w zależności od sytuacji da nam zarobić. I teraz pokażę wam taki śmieszny przykład właśnie tej sytuacji, o której mówię. Tylko że trzeba mieć pomysł na to wszystko i trzeba zrozumieć, że rynek nie jest jednostajny i coś, co działa powiedzmy dzisiaj, nie będzie działało, może nie działać już jutro. Więc nawet jeżeli ktoś się posługuje jakimiś zagraniami algorytmicznymi czy automatyzacją, to nie jest tak, że ustawicie sobie pewne parametry na takim setupie, włączycie i jedziecie na wakacje, tak? Przestrzegam was przed kupnem jakichkolwiek algorytmów od no-name'ów, od ludzi, którzy nie powiedzą wam, jak to działa przede wszystkim, dlatego że wy nie wiecie, co jest w kodzie. Nie wiecie, czy to w pewnym momencie nie ma zapisanego, że ma wam wyzerować rachunek. Albo na przykład, że pozycja obronna nie polega na tym, że full margin ładuje pozycję w gridzie i nagle się okazuje, że zeruje wam konto. Więc de facto, jeżeli ktoś nie rozumie, do czego może wykorzystać pewne zagrania algorytmiczne, to się tego nie dowie. Nie możecie użyć na przykład z rzeczy związanych na przykład z gridowaniem, czyli czy w różnego rodzaju niebezpiecznymi strategiami uśredniającymi straty na rynku trendowym. No bo co by się stało, gdybyśmy teraz na DAX-ie, na przykład przy takim ruchu tutaj, który mamy, włączyli sobie grida, no nie wiem, urosło tutaj, dobra, tutaj jest short, bo spadnie, bo już dużo urosło, nie? Skoro urosło, to musi spaść, no niekoniecznie. No dobra, tutaj dołożymy, no bo wiadomo, mogą dojść jeszcze tutaj, no to trzecia pozycja, spoko. I nagle wybija nam górę i wraca. I my łapiemy przekonanie, spoko, to działa, zaraz to wróci i będzie fajnie, nie? I teraz już polecimy tylko w dół z tego miejsca. Nagle się cena gdzieś tam leci do góry, no i zaczynamy wzerować konto. Tak wygląda brak
po prostu pomysłu na wyjście z takiej pozycji i brak zrozumienia, że na, nie na wszystkich, nie na każdej kondycji jako marynek jesteśmy w stanie rozgrywać to w taki sam sposób. I teraz pokażę Wam jedną rzecz. Ja wiem, że to pokazuje na historii i powiecie, że mogłem się do tego przygotować, ale pokażę Wam sens myślenia, jaki mam, jeżeli chodzi o pewne zagrania. Żebyście mnie też nie zrozumieli, że dopasowuję sobie pewne ustawienia do rynku, to pokażę Wam coś, co nie będzie miało większego znaczenia. Włączam sobie, chciałem powiedzieć, swoje wstęgi, natomiast zaraz by ktoś powiedział, że te wstęgi przecież po prostu są. Zwykłe średnie kroczące, które używam do systemu HTS, który zrobiłem, które nie są niczym specjalnym, natomiast sposób rozgrywania rynku i sposób myślenia o tym rynku jest już zrobiony przeze mnie, tak? Wiadomo, że nie jestem pierwszy, który odkrył, że podążanie za trendem jest dobrą metodą, natomiast sposób, który na niego patrzę i wykorzystuję to, jest już typowo autorski. I teraz zobaczmy jedną rzecz. Mamy jakiś rynek, mamy jakieś średnie, to się tam miesza, tutaj jest wzrostowy, spadkowy, tu się zaczyna i tak dalej. I teraz jak możemy użyć nawet najbardziej dupiatego systemu, jakim jest gridowanie, do osiągnięcia swoich zysków? Jak myślicie, jak byście to mogli użyć? Co można, jak można wykorzystać fizycznie na rynku trendowym metodę gridowania? Jak macie jakieś pomysły, napiszcie na czacie, poczekam chwilę, zobaczymy, jakie będą odpowiedzi. Jak można wykorzystać gridowanie, które jest jedną z najniebezpieczniejszych metod i sposobów rozgrywania rynku, czyli uśrednianie strat, na rynku trendowym? Łapać na wstęgach pozycja. Ok, czyli odnosimy się do HTS-a. Dobra, czyli na jakiejś średniej kroczącej otwieramy sobie system gridowy, tak? No dobra, no ale w jaką stronę? Co robimy? Jak to gramy? Po prostu sobie otwieramy, nie wiem, byle gdzie, byle jak? Po każdym wyższym dołku dołożyć. Ok, tu już mamy system rozstawiania zleceń. Czyli ok, czyli na przykład, nie wiem, tu mamy shorta, bo wydaje nam się, że będzie spadać. Tu dokładamy, bo jest szczyt, tu dokładamy, bo jest szczyt i tak dalej, tak? Trzymamy pozycję do momentu przecięcia się wstęg. No to już jest coś lepiej, bo mamy już jakiś punkt zaczepienia, kiedy w ogóle zacząć albo wyjść. Dodać do pozycji zyskownych przy powrocie do średniej. To już jest fajny pomysł, dlatego że jeżeli na przykład mamy jakąś pozycję pojedynczą, przypuśćmy, że połasiliśmy się na tak zwany short w takim miejscu. Nie widzimy tej prawej strony. Umówmy się, że jej nie widzimy. No to co się dzieje? W momencie, kiedy cena gdzieś tam nam idzie w przeciwnym kierunku, nie dokładamy właśnie na szczytach. Dlaczego mam robić na szczytach? Bo tu jest teoretycznie opór. Co to jest opór w ogóle? Bo co? Bo tu był szczyt, to tu jest opór? No nie. Lepiej albo ustawić sobie w sytuacji, kiedy nie gridujemy stop lossa, pomyliliśmy się, wziąć to na klatę. Można zrobić hedge'a, czy tak zwaną pozycję przeciwstawną, żeby zatrzymać to do momentu, aż cena nie zacznie znowu pokazywać momentów do shorta, czyli na przykład tak jak tutaj. Albo dołożyć po prostu w sytuacji, kiedy gdzieś tam wyżej się pojawi ponowny sygnał spadkowy. No i wtedy faktycznie mamy taką sytuację, że zaczynamy dopiero dokładać do w momencie, kiedy mamy ten sygnał na spadki. No i tak naprawdę możemy dopiero wtedy tą pozycję powiększać, uśredniając tą stratę. Więc tych sposobów na rozgrywanie takiego grida z pomysłem jest naprawdę multum. Już pomijam fakt sposoby rozstawiania zleceń, typu czy to jest martingał, czy to jest step, czy to jest standardowy rozkład lotów. Nie ma to większego znaczenia. Natomiast pokażę Wam, jak ja na to patrzę. Jeżeli mam rynek trendowy, jeżeli ja nie chcę, że tak powiem, być mądrzejszy od niego i udawać, że no tutaj powinienem gridować teraz na shorty, dlatego że jak mocno urosło, no to powinno spaść, to ja się skupiam na grze gridowej, znaczy skupiam, jeden ze sposobów, bo to nie jest tak, że ja się griduję na trendzie, jest gridowanie z trendem. Czyli jeżeli mamy trend wzrostowy, tak jak tutaj, to gridujemy sobie w górę. Jak to wygląda? Pozycja przebija, dajemy sobie na przykład buy i się okazuje, że cena idzie. No to mamy w tym momencie już pozycję, którą możemy sobie zabezpieczyć, możemy ciągnąć po wstędze, możemy ustawić stały target. Nie ma to znaczenia, jest spoko.
Natomiast w momencie, kiedy otrzymamy jakąś tam korektę, tak jak tutaj, to może się okazać, że na przykład założenie tej pozycji spowoduje to, że uśredniamy tą stratę, ale cały czas w obrębie tego ruchu tutaj, który jest, czyli powyżej średniej. Daje nam to tą możliwość rozłożenia kilku zleceń, no bo umówmy się, otwierając zlecenie, ty nie wiesz, czy ta cena pójdzie w dobrą stronę, czy nie. Więc żeby na przykład mieć większą tolerancję błędu, to zmniejsza się wielkość takiej pozycji, czyli powiedzmy, jeżeli to jest jeden lot, to ustawiam sobie na przykład 10 pozycji po 0,1, które pracują do momentu, aż cena utrzymuje się w trendzie, czyli do momentu, aż cena się utrzymuje tutaj. Dlaczego 10 pozycji po 0,1? Dlatego, że jeżeli mamy zamiar wyjść poniżej średniej, to tutaj musi być stała strata. To nie może być tak nagle, że jesteśmy zaskoczeni, że straciliśmy 20% depozytu. Tylko mamy stracić zawsze tyle samo, ile założyliśmy na początku. Tyle samo, ile byśmy stracili z jednej pozycji. Jeżeli tu jest jeden lot i ja tracę $100 na przykład na 10 tysiącach, czyli tracę sobie 1%, jest ok. A jakie ma znaczenie, czy ja tu wydam 30 pozycji, które będą stanowiły to, że jeżeli cena jednak spadnie, to też stracę 1%, czyli te $100? Uśredniam możliwość wejścia, czyli robię sobie taki sektor do wejścia, natomiast strata cały czas jest ta sama, czyli nie przeginam po prostu, tylko dlatego, że mnie się wydaje, że ta cena powinna iść do góry. I teraz zobaczcie, w sytuacjach, kiedy mamy na przykład, to jest euro-dolar, wykres godzinowy, szukam sobie na przykład na godzinówce potwierdzenia kierunku trendu. Tutaj mam jakiś cross pomału spadkowy, czyli potwierdzenie trendu spadkowego na jakimś tam interwale. Nie ma to znaczenia, bo to może być D1, to może być jakikolwiek interwał. I w tym momencie chcę rozgrywać na mniejszym interwale, czyli zwiększając czułość wejścia, pozycję tylko w dół. Zobaczmy sobie, jakby to wyglądało. To jest 10 maj. Dobra, 10 maj. Weźmiemy sobie... Nie będę się teraz skupiał na czym to puszczam, w sensie jaki to jest algorytm i jak on fizycznie działa. Algorytm działa w bardzo prosty sposób, trzyma się średniej. To znaczy, jeżeli jest zadany mu kierunek short, to gra tylko shorty. Ja dokładnie w ten sam sposób chcę to rozegrać. Czyli biorę sobie automat do gridowania. To co robię, mam jakiś tam okres wyznaczony, czyli mam jest ten 10, miałem sygnał tutaj na spadki. No to ustawiam go, że chcę grać tylko w dół. No po co mam ustawiać go, żeby grał w górę, skoro mam sygnał na wyższym interwale, że prawdopodobnie będzie trend spadkowy. Ustawiam sobie go tak, żeby grał tylko w dół. Ustawiam sobie tam zlecenia wedle jakiejś tam formy, czyli na przykład odległość pomiędzy zleceniami. Wiadomo, że im mniejszy interwał, tym te zlecenia powinny być bliżej i tak dalej, i tak dalej. Nie będę się zagłębiał w sam sposób gridowania, bo nie chcę Was uczyć gridować, to jest bez sensu. Natomiast pokażę Wam, jak w sprytny sposób, jeżeli ktoś ma pojęcie, jak może wykorzystać daną strategię, to może ją puścić w danym okresie czasu. Czyli tak jak już Wam powiedziałem, to nie jest tak, że algorytm powinien chodzić 24 godziny przez 365 dni w roku na jakichś uniwersalnych, zajebistych ustawieniach, które powinny być, no nie wiem, tak dopasowane, że na każdego typu rynku będzie działać. Na konsolidacyjnym, na trendowym, na bardzo dużej zmienności, na bardzo małej zmienności. Nie ma czegoś takiego po prostu. To tak nie działa. I teraz pokażę Wam na podglądzie. Pokażę Wam na podglądzie. Prawdopodobnie. Czekajcie, tylko gdzie jest... Aha. Pewien problem wystąpił, ponieważ serwer jest w tej chwili niedostępny. Ponowne łączenie. No i CTrader ma pewnie pracę. No to Wam chyba nie pokażę. Niestety, słuchajcie. CTrader akurat, czyli Spotware, mają aktualizacje weekendowe. No i niestety w momencie, kiedy jest ta aktualizacja, nie da się nawet backtestingu zrobić, ponieważ nie ma jak możliwości czytania fizycznie historii. Trochę szkoda, bo chciałem Wam pokazać, jakie są niesamowite efekty, kiedy potraficie to wykorzystać. Myślę, że możemy do tego wrócić jeszcze po prostu na następnym, a teraz Wam pokażę, to tak naprawdę Wam nawet nie pokażę. To jest kilka transakcji, które tylko puściłem, grając fizycznie z trendem, który widziałem na Hajdynce. I w tym tylko okresie, który jest tutaj, potem wrzucę wyniki, po prostu podlinkuję na Discord. Od tego okresu, kiedy miałem ten sygnał spadkowy w tym miejscu, do praktycznie dnia dzisiejszego zostało wygenerowane od 10
do 60% zysku. Tylko w tym okresie. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś po prostu griduje bez pomysłu na zasadzie, nie wiem, rzucania zleceń, bo spadło, o tutaj, no to ja kupię buy, no bo pewnie będzie odbitka. Takie osoby zazwyczaj tracą. Natomiast jeżeli wykorzystamy to do takiej formy automatycznej, czyli nie patrzenia, co się dzieje, żeby też nie zepsuć swoim myśleniem dodatkowym tego, co chcemy zrobić, to jedynie na czym my musimy się zastanowić, to jaką stratę jesteśmy w stanie przyjąć, kiedy cena wybije to miejsce. Czyli kiedy skończy się potencjalny trend spadkowy. No bo pomysł na wyjście zawsze musi być. My musimy rozegrać każdą sytuację, zanim włączymy ten trade. I teraz, jeżeli cena po prostu zmienia nam trend, no to automatycznie, jakby to nie była metoda, wychodzimy z gry na spadki. Tym samym czekamy po prostu do kolejnej okazji, tak? Czyli kiedy rynek nam pokaże, że mamy na przykład jakiś kolejny trend, wtedy dopiero wchodzimy. To nie jest tak, że codziennie da się coś otworzyć. Lepiej się skupić na rozegraniu takim długoterminowym i przez ten okres na mniejszym interwale po prostu grać w kierunku tego setupu. Więc no niestety w sytuacji, kiedy po prostu zostanie to wybite, automatycznie kończymy grę na spadki. No i tak jak mówię, no niestety, zresztą sami widzicie, jest po prostu, jest przerwa. Ale uwierzcie mi na słowo, że zyski, które zostały wygenerowane w tym okresie tylko na spadki, dawały tak naprawdę w okolicach od minimum, mówię minimum przy ustawieniach takich bardzo standardowych, od 10 do nawet 60 przy bardzo agresywnym ustawieniu procent zysku. Co jest mega wynikiem, biorąc pod uwagę, że mamy 3 dni. To są 3 dni. Wiadomo, zawsze regulujemy sobie wielkością pozycji to, ile jesteśmy w stanie zarobić. Niekoniecznie musimy regulować to na podstawie ustawień samego ustawienia zleceń, czyli jak mają być ułożone. Możemy to regulować również na, jeżeli dropdown jest duży, możemy regulować sobie po prostu wielkością pozycji. I to jest, tak jak mówię, to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ trzeba wiedzieć, jak to ustawić. Na przykład przy ustawieniu standardowym, czyli ustawieniu, gdzie pozycje są równego rzędu, czyli na przykład tak jak tu jeden lot, on robił w okolicach 20%. Jeżeli był ustawiony dodatni, czyli było dodawane na przykład 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on robił już na przykład 2 razy tyle. Przy martyngale, czyli podwajaniu, to były już kosmiczne wyniki, ale tak jak Wam mówię, to są metody, które działają tylko w określonych warunkach. Nie puszcza się tak ryzykownych systemów w sytuacji, kiedy rynek jest trendowy i przeciwtrendowy. Nie ma to większego sensu. Tak samo jest na przykład z hedżowaniem pozycji. Tutaj też, no niestety Wam tego nie pokażę. Automat, który został zrobiony po to, żeby wyprowadzać pozycję, jeżeli go ustawimy na granie z trendem, czyli na przykład mamy taką sytuację, że to jest nasz trend spadkowy i my sobie włączamy tego hedża, bądź algorytmiczne rozegranie hedża, które polega na tym, że otwierane są stricte na wstęgach te pozycje, ale tylko w dół, dlatego że to jest nasz core, to bardzo często będzie tak, że część tych pozycji w ogóle nie zostanie złapanych na hedża, ponieważ cena nam od razu pójdzie do dół, czyli da nam od razu możliwość zysku. Tylko w takich sytuacjach, jak mamy tutaj, czyli na przykład, nie wiem, założyłem shorta, cena poszła do góry, zostało zahedżowane, ale wróciła, to tutaj na przykład dopiero jest wtedy zysk. Kolejna pozycja jest otwarta już tak samo w dół i na przykład od razu jest zysk. Więc my nie walczymy z rynkiem, bo naszą statystyczną przewagą jest to, że jeżeli spróbujemy grać zgodnie z trendem, który określamy na jakiejś tam formie, nie wiem, możecie sobie narysować kreskę w dół, nie wiem, ktoś sobie będzie rysował, już tutaj mi powie, że jest trend spadkowy. Poczekajcie. Już tutaj mi powie na przykład, że jest trend spadkowy, no bo jest kreska w dół. I będzie miał dobrą rację. Dobrą rację w tym, żeby rozgrywać ten rynek w dół. Nie żeby się skupiać fizycznie nad, nie wiem, szukaniem jakichś rzeczy, tylko przede wszystkim na rozgrywaniu konkretnego setupu. Nie da się przyjść, na przykład tu mamy czas od 4 maja i powiedzieć tak, dzisiaj gram shorty, bo rynek zleciał tyle, potem urośnie, to ktoś mówi, dobra, to tu gram longi, bo pewnie będzie przebijał w górę, stop loss, gdzieś tam rynek spadł ten w dół, mocno spadło, znowu gram longi, ok, mam rację, super pomysł, następnego dnia, no to pewnie gram znowu longi, no super pomysł, potem znowu i tak dalej, nie ma sensu codziennie szukanie nowego setupu, jeżeli ustalimy sobie taki target, powiedzmy, długoterminowy. To jest ta sama sytuacja, co była na DAX-ie. W momencie, kiedy wiele osób gdzieś tam widziało czarne łabędzie i korekty, to jest mniej więcej ten poziom tutaj,
Tam było bardzo dużo shortów, tak samo jak w tym miejscu, tu już było zapakowane, no bo lecimy już tylko w dół, nie? Korekta. Ja nie lubię zmieniać setupu. Jeżeli ja sobie daję przestrzeń na zasadzie takiego ruchu ceny i w tym ruchu ceny poruszam się tylko i wyłącznie w górę, ponieważ moim jakby spekulacją, moim setupem, który był tutaj rozgrywany, jest wybicie szczytu z 2022 roku, to ja nie widzę sensu, nawet jak widzę korektę, do rozgrywania shortów. Jak jest taka korekta, to ja mam dwie możliwości. Poczekać do momentu, aż na swoim sposobie rozgrywania otrzymam informację, że mogę rozgrywać longi, czyli na przykład w moim przypadku cena będzie powyżej średniej, albo w momencie, kiedy cena spada i, że tak powiem, zmienia się trend, nic nie robić, tak? Zrezygnować z tego setupu. Nie ma innego wyjścia. Nie widzę sensu, żeby codziennie zmieniać pomysł, w którą stronę chcę grać, jeżeli moim długoterminowym pomysłem jest rozgrywanie w górę. To jest tak samo jak zabawa na Bitcoinie. Nie rozumiem ludzi, którzy próbują go shortować w sytuacji, w której chcą go widzieć na przykład po 100 tysięcy. To jeżeli ktoś wierzy w to, że on będzie wart 100 tysięcy, to dla mnie korekta, to tak jakby mi ktoś powiedział, stary, masz taniej, chcesz? Na tej zasadzie, że możesz kupić coś po promocyjnej cenie. Nie widzę powodu, żeby czekać na więcej. Tu się już włącza jakaś chciwość. Za tyle to nie kupię, wolę taniej, nie? Ale skąd wiesz, że będzie taniej? Tak samo osoby, które trzymają shorty. Mój setup, który był brany z 50-40 tysięcy, bo ostatnio dostałem zapytanie, jest dalej aktualny. Ja nie widzę potrzeby do zmiany tego setupu. Jeżeli nie zostanie wybite 10 tysięcy, to moja pozycja, która trwa półtora roku, zostanie zakończona na zero. I ktoś powie, o kurwa, ale jest specjalista, mogłeś to zamknąć i mieć zysk. Tylko że oni nie wiedzą, co ja jeszcze oprócz tego robię. I dla niego to jest strata czasu, a dla mnie to jest możliwość wyjścia z innego trade'u. Czyli nie zarobię, powiedzmy, na tym shorcie, fakt, no bo stracę czas, stracę półtora roku, ale w międzyczasie kumuluję Bitcoina na spocie i on mi da zarobić. Więc dla osób postronnych jest to może bez sensu. Dla mnie to jest bardzo długoterminowy plan, który ja mam ułożony od A do Z, czyli mam informacje i pomysł, co zrobić, jeżeli cena spadnie, i mam pomysł, co zrobić, jeżeli cena wzrośnie. To nie jest kwestia tego, że ja po prostu trzymam na siłę, bo na siłę chcę mieć rację. Nie. To jest po prostu plan, który się składa z kilku etapów. Jeden z tych etapów jest to etap, który polega na wprowadzeniu jakiejś pozycji, drugi etap na zabezpieczeniu, a trzeci na zamknięciu. I to wszystko składa mi się w pewną całość. W ten sposób na przestrzeni kilku lat można zbudować sobie setup, taki powiedzmy super setup, który może nie da Wam 100, czy 10, czy 500, czy 1000, w zależności ile zarabiacie dziennie, zazwyczaj grając taki day trading, ale da mi na przykład wartości, które przekroczą kilkunastu lub kilkudziesięciu razy to, co jesteście w stanie zrobić, grając codziennie przez cały rok. Ja nie widzę sensu, żeby się napinać z rynkiem codziennie, jak mogę sobie zrobić taki setup powiedzmy na rok, i podejrzewam, że i tak będę miał lepsze efekty niż osoba, która rozgrywa to codziennie. Więc to są po prostu takie pieprzenie osób, które nie rozumieją, że można grać długoterminowo i że można mieć troszeczkę szerszy plan i pomysł i wiedzę na ten temat, jak to wykorzystać. Więc no, tak jak mówię, no niestety, no, FOPA nie z mojej winy, tak jak widzicie, nie jest serwer podany. Chciałem Wam kilka fajnych rzeczy pokazać związanych z właśnie z tymi algorytmami i możliwością wykorzystania, ale w takiej formie z pomysłem, a nie na zasadzie play and forget, czyli pójść i zapomnij. To nie jest żaden automat, żadna kopiarka, żaden system, to nie jest tak, że włączycie i idziecie na wakacje i Wam się po prostu mieli kasa. Takie coś nie istnieje po prostu. Może istnieje w formie jakiegoś uczenia algorytmicznego i tak dalej. Sztucznej inteligencji i wszystkiego tego, co jest związanego, że można wyciągać wnioski. Ale to Wy jesteście mózgiem tej operacji. To, że ja tutaj wpiszę, że on ma mi na przykład otwierać zlecenia ze stop lossem 12 pipsów, wybieram to na podstawie tego, co się dzieje na rynku. Widzę, że jest zmienność taka, a nie inna, i dobieram. No nie mogę ustawić na przykład targetu 10 pipsów, jeżeli zmienność jest 5. Nie zostanie to osiągnięte. Nie mogę ustawić stop lossa 10, jeżeli zmienność jest 50, bo w tym momencie wiadomo, że ten stop loss zostanie mi złapany. Więc to jest takie po prostu, może nie tyle przewidywanie rynku, ale dopasowanie do obecnych warunków na rynku tego, co chcecie po prostu zrobić. Więc tak to mniej więcej wygląda. Dobra, zaraz sobie zobaczę, czy są jakieś pytania. Pokażę Wam też sposób gridowania, który ostatnio sobie testuję.
przy rozgrywaniu na propach. To jest konto, które było robione pod FTMO 200 tysięcy, czyli to największe, które w tej chwili jest. To został wygenerowany zysk w postaci 25 tysięcy w 3 dni. 3, 4, 5. Na czym to polegało? Polegało to na puszczeniu zwykłego grida z trendem. Czyli ustawieniu, zadaniu mu, że ma rozgrywać tylko w danym kierunku. I tak jak widzicie, zostało to wygenerowane na przestrzeni 3 dni. Jeżeli sobie zobaczymy sumarycznie, tu są pary akurat, które były, weźmy sobie profitowo. Na przykład złoto zrobiło najwięcej, najmniej zrobiło na przykład Australijczyk do dolara. I ja wtedy już wiem, że ta para się na przykład nie nadaje w tym momencie do rozgrywania w ten sposób, ponieważ prawdopodobnie ma jakąś konsolidację, albo na przykład została źle rozpatrzony trend i w tym momencie puszczona w przeciwną stronę, ponieważ no tu jest minus 500 straty. A na przykład na parze z Australijczykiem do Kanadyjczyka jest już 146 dolarów zysku. Więc de facto możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko zostało. Jak to wszystko zostało tutaj. Czemu się nie wyświetla? Zrobione. Tak samo kolejna rzecz. To jest dokładnie ten sam setup, co tutaj, tylko że są zmniejszone loty. Tu zaczynałem od jednego lota na pozycję i dało to dziennie. Czy tam miesięcznie, tu jest napisane 12,83, no bo to było w kształcie jednego miesiąca, przy dropdownie 5,71. Natomiast zmniejszając pozycję, uzyskałem wynik dropdownu tylko 1%. Wiadomo, wynik jest mniejszy, bo w tej chwili jest zrobione tylko 8600 i na przestrzeni 6 dni. Także sama zmiana pozycji, czyli zarządzanie tym kapitałem, już powoduje, że możemy uzyskać lepsze efekty. To znaczy potrzebujemy więcej czasu na osiągnięcie pewnych rzeczy, ale nie ryzykujemy tyle, ile byśmy zaryzykowali w tym wypadku tutaj. Ponieważ tutaj dropdown był 5,71%. Dużo, niedużo. Ogólnie jest to mało. Natomiast na propy zazwyczaj jest to dużo, ponieważ 5% to jest maksymalna, która jest rozpatrywana. Kolejną jest, tak jak mówię, ta zmiana pozycji i już uzyskujemy zupełnie inny wynik i potrzebujemy troszeczkę więcej czasu na osiągnięcie po prostu tego samego zysku. Wyciągnięcie wniosków, sprawdzenie sobie jakie walory czy instrumenty dawały nam najwięcej zysku, a jakie najmniej, powoduje, że możemy wykluczyć te, które po prostu tracą. I to daje już w tym momencie jakiś pomysł. Nawet, tak jak mówię, najgorszy system, ale grany z pomysłem, może dać zarobić. Notabene, jeżeli chcecie taki prosty automacik do gridowania, to mogę Wam wysłać, to jest gdzieś tam zaciągnięty z neta, tylko ustawiony po prostu bardziej pode mnie, więc jak macie ochotę, będzie dostępny na Discordzie do pobrania, bez jakichś tam opłat, niczego, także to nie jest jakaś wiedza tajemna. Więc chciałem Wam tylko pokazać, że po prostu czasami nawet z gówna można kręcić coś, ale tylko jeżeli się wie, jak to działa i na jaką przewagę możemy uzyskać, jeżeli mamy rynek danego rzędu, tak? Dobra. Będziemy za niedługo kończyć, więc chciałbym zobaczyć, czy macie jakieś pytania do mnie. Jeżeli tak, to piszcie na czacie. Ja sobie teraz postaram przewinąć na szybko i zobaczymy, co tam ciekawego ewentualnie mógł Wam odpowiedzieć. Co do linków jeszcze, jeżeli szukacie, bo często są linki, ja wiem, że do Discorda jest problem, ponieważ one są nieuaktualniane, to link do Discorda jest dostępny w opisie tego filmu. On będzie działał prawdopodobnie tylko kilka dni, nie wiem czemu, pomimo dania restrykcji, że ma nie wygasać, wygasa. Natomiast na mojej stronie też są linki do pozostałych rzeczy, więc jeżeli macie ochotę gdzieś tam dostać się czy do Facebooka, czy do Twittera, no do Discorda może być problem, to albo napiszcie mi wtedy wiadomość prywatną w kontakcie, to Wam podeślę wtedy taki link, ale dopiero jeżeli ten nie będzie działał, tak? Natomiast najnowszy będzie zawsze pod filmem, który dodaję. Dobra. MBJ, no tak jak wiesz, już nie pokażę niestety działania tego algorytmu ze względu na sieć. Swoją drogą do godziny 12 wydaje mi się, że to jeszcze normalnie działało, bo o 10-11 robiłem sobie jakieś tam backtesty i wszystko było spoko, natomiast no niestety, tak jak widzimy, no tutaj sesja po prostu wygasła. Tak, ten czat zostanie zapisany, także tak samo jak samo nagranie jest oczywiście zgrywane. Cześć, witam wszystkich. Sorry, że nie odpowiedziałem wcześniej.
czytam sobie wasze komentarze. No widzisz, C-Trader ma jeszcze 35 minut przerwy, no to no niestety, nic z tym nie zrobię, nie chcę was fizycznie trzymać, zresztą jest bardzo fajna sobota, więc tak, a nie inaczej. No. Tak, co do interwałów, też musicie sobie zdać sprawę, że to tylko interwałem regulujecie sobie to, co robicie, bo jeżeli weźmiemy sobie interwał na przykład D1, H1, H4, jakieś większe interwały, to nie musicie poświęcać tyle czasu i nie musicie podejmować decyzji w tym czasie, co zrobić. Weźcie sobie na przykład taką mam jedynkę i się okaże, że co minutę musicie albo podjąć jakąś decyzję o zamknięciu, otwarciu pozycji i to powoduje wymuszenie też takiego szybszego myślenia, co też powoduje pewien stres. A jak dobrze wiemy, ilość prób, która jest, będzie też wpływała na to, ile będzie fizycznie strat. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład dwa porządne wejścia po interwale D1 i na przykład 30 wejść po interwale na przykład M1, to się okaże, że te dwa wejścia będą dużo lepsze, bo jakościowo wybieramy konkretne wejście, konkretny setup, niż 30 takich, które się dzieją na M1. Co sądzę o Pulse X? Tak? Nic nie sądzę. Dawno zostawiłem wszelkiego rodzaju mniejsze kapy, gemy i tak dalej na rzecz rozgrywania głównie Bitcoina, ze względu na to, że po prostu gromadzę sobie kapitał w tej formie i tyle. Okej. Tak, tak. Koty cały czas chodzą. No dobra, słuchajcie. Nie widzę więcej pytań. Ja myślę, że postaram się zrobić takie spotkanie, jeżeli będziecie mieli ochotę, wyjaśniającą właśnie sposób rozgrywania różnego rodzaju setupami w ciągu tygodnia może po prostu. Wtedy nie ma tych przerw. Nie ma też większego problemu. Czy gaz według ciebie jest w trendzie spadkowym? No zobaczmy sobie gaz. Nie wiem, czy to jest forma trollowania, czy faktycznie się pytasz. Gdzie jest gaz? Gaz wyrzuciłem. Jest, ok. Ślepy. No nie wiem, a czy to wygląda na trend wzrostowy? No trend spadkowy, oczywiście trend spadkowy. Gdzie się zaczął? W zależności od interwału. Słuchajcie, jestem trochę dinozaurem, jeżeli chodzi o krypto i wolę zarabiać na czymś się znam, niż na wszystkim, co się pojawia w sieci. Mówię tu o nowych coinach, o nowych jakichś tam różnego rodzaju sposobach, powiedzmy handlu. Dla mnie to nie ma większego sensu na tą chwilę, ponieważ ja wolę włożyć większy kapitał i osiągnąć kilkanaście, kilkadziesiąt procent, niż wrzucać po 100 dolarów i próbować robić razy 100 razy 1000 i tak dalej. To jest bardziej loteria, to mogę robić dla zabawy, to nie wymaga jakiejś specjalnie myślenia. Wybierasz sobie projekt, rzucasz sobie 100 dolarów, robi ci razy 10, razy 100, wyciągasz kasę, koniec. 90% jest spalonych albo zniknie, bo w większości są to jakieś skamy, ale niech ten jeden chociaż wypali, to będzie miało to sens. Także wszystkie polecajki, które ktoś rzuca do internetu w formie filmów, kup teraz, bo będzie tylko drożej, mam po prostu w dupie. No.
No dobra, słuchajcie, 45 minut minęło, nie chcę was trzymać, bo jest bardzo fajna sobota. Ja też mam troszeczkę rzeczy jeszcze do zrobienia. No to co? Do następnego razu. Dzięki, że wpadliście. Jeżeli mi chcecie pomóc ewentualnie w takiej formie, że zaprosić kogoś, czy to jest właśnie na Discord, bądź na YouTube, to po prostu podeślijcie mu linka, jeżeli możecie, jeżeli ktoś was kiedyś zapyta, albo zobaczycie taką informację, że ktoś pyta, to po prostu dajcie tej osobie odpowiedź i będzie fajnie. No dobra, dziękuję wam za przybycie, życzę wam miłego weekendu, słyszymy się pewnie w poniedziałek na Discordzie, także zapraszam i pozdrawiam.